Już po raz piąty w Opolnie Zdroju odbędzie się retro-impreza dla wszystkich mieszkańców regionu. Będzie scena, retro-gadżety, koncerty, jarmarki i smakołyki. Na imprezę plenerową Wehikułem Czasu do Opolna Zdroju zapraszamy 2 września 2023 roku. Zaczynamy o godzinie 15. Będzie wiele atrakcji, wiele wydarzeń. Planujemy występ Amazonek, przemarsz orkiestry górniczej, co już stało się tradycją na tej imprezie. Oczywiście wystąpi też zespół Nic po nie, którzy grają stare szlagiery. Stare i nowe oczywiście. Grupa Retro Hobby, która ma wiele atrakcji, między innymi garderobę, w której będzie można się ubrać na imprezę, przebrać, dostosować do klimatu imprezy. Jeżeli pogoda dopisze, to pojawi się samochód z lat 20. Wydarzenie z roku na rok nabiera rozmachu. Warto zatem zajrzeć w sobotę do Opolna. Stworzyliśmy 3 strefy, strefa zdrowia, strefa artystyczna i strefa scena. W scenie zdrowia będą prelekcje, różne wystawy miodów, miodów pitnych, różnych nalewek, ziółek. Natomiast w strefie artystycznej będzie spotkanie ze sztuką, z Natalią Komorowską, która tworzy szkło. Będą to wzory pamięci Opolna Zdroju. Będą 2 wystawy. Wystawa oczywiście poświęcona zdjęciom z ubiegłych lat, imprezy retro, będzie to złapani w czasie, oraz wystawa, czyli architektura domów, która zostanie przedstawiona na planszach. Jest to nasza największa lokalna impreza. Robimy ją po to, żeby przede wszystkim pokazać walory naszej wsi, która przez wiele lat była wsią uzdrowiskową. Potem przez długi czas była to baza tak naprawdę mieszkalna dla pracowników kopalni. Chcemy pokazać, jak piękna to była miejscowość, ile w niej się działo i tak naprawdę nazywana kiedyś saskimi cieplicami. Dzisiaj trochę podupadła. My chcemy pokazać, że ta wieś naprawdę ma potencjał bardzo duży. Będą lokalni artyści z Polski, ale także z pobliskich Czech. W tym roku również na naszej scenie wystąpi czeska kapela dudacka Herzmanek, także rozszerzamy tą działalność jeszcze o współpracę międzynarodową. Wypada się przebrać, konieczności nie ma, ale wypada się przebrać, żeby pasować do Opolna sprzed 100 lat. To wydarzenie dla małych i dużych. Całość odbędzie się przed świetlicą wiejską oraz na terenie Parku Zdrojowego. A zorganizowane zostało przy pomocy sponsorów. Pieniądze pozyskaliśmy z różnych źródeł, w tym jednym z ważniejszych są pieniądze z Fundacji PGE Pomagamy, ale również pieniądze z gminy Bogatynia. Bez pomocy Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania byśmy nie dali rady, dlatego że w tym roku przedsiębiorstwo wykonuje naprawdę duży zakres prac z przycinaniem gałęzi, koszeniem traw, więc to jest bardzo duże obciążenie nas przy tych pracach, bo wcześniej robiliśmy to sami. To jedyne takie wydarzenie w Opolnie Zdroju. Warto zatem zaplanować przyjazd do wsi i przenieść się na jeden dzień 100 lat wstecz.